Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj szybki temat technologiczny, a mianowicie pokażę Wam, jak odblokować bootloader na takim urządzeniu, czyli na zegarku Amazfit Pace. Po co odblokowywać bootloader? Aby na przykład wgrać nieoryginalne oprogramowanie, które zawiera język polski. Uwaga! Odblokowując bootloader tracicie gwarancję. Wykonujecie to na własną odpowiedzialność i ani ja, ani producent, ani dystrybutor, ani twórcy oprogramowania, z którego skorzystamy, nie odpowiadają za wszelkie szkody, które mogą zostać wyrządzone. Robicie to całkowicie na własną odpowiedzialność. Jeśli Wasz zegarek przestanie działać, jest to tylko i wyłącznie Wasza wina. Jeśli nie chcecie dalej oglądać, trudno. Jeśli jednak jesteście dalej zainteresowani, zapraszam. Co będzie nam potrzebne? Potrzebny będzie nam oczywiście sam zegarek, sposób na podłączenie do komputera, najlepiej korzystając z oryginalnej podstawki. Nie musi być to podstawka oryginalna, ważne, żeby były wszystkie cztery piny, aby kanał danych był przesyłany. Potrzebne będzie narzędzie Amazfit Tool, do którego link znajdziecie na końcu filmu oraz w opisie. Komputer z systemem Windows 10 oraz połączenie z siecią internet. Kontynuujmy. Podłączamy zegarek. Powinien zostać wykryty. Uruchamiamy narzędzie. Przypominam, że link do narzędzia znajdziecie w opisie oraz na końcu filmu. Jeśli na liście nie występuje nasz zegarek, klikamy Install Drivers. Możemy zresztą zrobić to też jeszcze raz. Chwilę to potrwa w zależności od Waszego połączenia z siecią internet. Po poprawnym pobraniu pojawi się zapytanie o zgodę na uruchomienie. Klikamy tak i przechodzimy do instalacji sterownika. Klikamy dalej i zgadzamy się na wszystko w przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań o pozwolenie. Możemy przejść teraz do odblokowania bootloadera w naszym zegarku. Zaznaczamy zegarek, u mnie jest już domyślnie zaznaczony, i klikamy Unlock. W tym momencie pojawi się opcja sprawdzenia danych, które są potrzebne do odblokowania. Klikamy Check, zegarek się zrestartuje w trybie Fastboot. Dane zostały pobrane. Wybieramy nasz zegarek jeszcze raz z listy, jeżeli pojawi się takie pytanie. Mając te dane, przechodzimy na stronę, na której możemy uzyskać kod odblokowania. Jest to strona unlockamazfit.com. Jest to strona nieoficjalna i jej autor nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za wszelkie problemy. Zgadzamy się, podajemy swoje dane. Numer seryjny zegarka, kopiujemy. Wersję bootloadera, jak widzimy, pola nazywają się tak samo. Wersję zegarka, nasz adres e-mail. Potwierdzamy, że nie jesteśmy robotem i klikamy przycisk celem wysłania prośby o odblokowanie. W ciągu 24 do 48 godzin uzyskamy kod odblokowania. Dlaczego tak? W przypadku na przykład telefonów odbywa się to przez oficjalną stronę, najczęściej robi to już automat. W tym wypadku jest tutaj dobra wola jednego z deweloperów, który rozgryzł, w jaki sposób odblokowywać te zegarki. Możemy mu tylko dziękować. W kolejnych krokach pokażę Wam, jak wpisać uzyskany kod i odblokować bootloader. Kod odblokowania będzie w tytule wiadomości, tak jak widzicie tutaj. Ja miałem szczęście, otrzymałem go w miarę szybko, dosłownie po kilku minutach. E-mail zawiera też kilka informacji o tym, jak odblokować, korzystając z linii komend.
Pomimo tego, że korzystamy z narzędzia, skorzystamy z tego, więc skopiujcie linijkę zaczynającą się od fastboot-om-unlock. Wróćcie do naszego narzędzia. Na liście powinniście ponownie widzieć zegarek, który powinien być włączony, czyli powinien być w trybie normalnej pracy. Kliknijcie Reboot Download, przepraszam, Reboot Bootloader. Zegarek powinien uruchomić się w trybie Fast Boot. Poczekajcie, aż pojawi się na liście. Już jest. W tym momencie wejdźcie do Advanced Options i kliknijcie na samym dole Open a Free Terminal with ADB and Fast Boot Privileges. Pojawi się okienko i w tym momencie wklejcie skopiowaną linijkę, klikając raz prawym przyciskiem. Naciśnijcie Enter. W tym momencie został odblokowany bootloader. Sprawdźmy to. Możemy skorzystać z drugiej linijki albo już z samego narzędzia. Zamknijmy to okienko. Bootloader status. Jeśli wszystko poszło dobrze, powinniście uzyskać komunikat Your bootloader is unlocked. Dlaczego skorzystaliśmy z linii comment, a nie z samego narzędzia? Gdyż miałem z tym problemy, a korzystanie w tym momencie z linii comment jest za każdym razem bezproblemowe. W tym momencie możecie wgrywać inne oprogramowanie, między innymi z językiem polskim. Aby włączyć ponownie zegarek, możecie kliknąć Reboot System. Zegarek się teraz uruchomi. I tyle. Jeśli mieliście jakieś problemy, zapraszam do pytań, na ile mogę, do komentarzy, na ile mogę, postaram się odpowiedzieć. Przypominam jednak, że ani ja nie odpowiadam za wszelkie szkody wyrządzone, ani twórcy narzędzia, ani producent zegarka, w zasadzie nikt poza wami. Robicie to na własną odpowiedzialność i tracicie gwarancję. Zapraszam wkrótce do obejrzenia filmu, na którym wgrywam polskie oprogramowanie. Będzie już tam konieczne posiadanie odblokowanego bootloadera, tak jak wykonaliśmy to na tym filmie. Na samym końcu filmu, jak i w opisie, znajdziecie link do narzędzia, z którego korzystałem. System podczas pobierania może wam powiedzieć o tym, że oprogramowanie jest niebezpieczne lub zawiera wirusa. Musicie wyłączyć prawdopodobnie wtedy Windows Defender. Sprawdzałem, według mnie nie ma tam żadnego wirusa. Zresztą jest to oprogramowanie rozpowszechniane przez forum XDA Developers, które jest chyba największym, najbardziej zaufanym forum na temat modyfikacji zegarków, telefonów i wszelkiego rodzaju urządzeń. Więc myślę, że jest to narzędzie godne zaufania. Niemniej jednak nie odpowiadam za nie ani ja, ani producent, ani sam twórca oprogramowania. Robicie wszystko na własne ryzyko. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Jeżeli nie, to zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Na ile mogę, postaram się pomóc odpowiedzieć. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Już za kilka dni pojawi się film o tym, jak wgrywać inne oprogramowanie na zegarek Amazfit Pace już po odblokowaniu bootloadera, czyli będzie konieczne przejście przez ten film. Dzięki jeszcze raz wielkie za uwagę. Zachęcam jeszcze raz do subskrypcji i cześć. Dzięki.